Banda hipokrytów z PiSu, która odebrała naszym kobietom wolność i bezpieczeństwo, dziś bezczelnie kłamie o robakach, o zabieraniu swobód przez Unię. Na przykład taki Patryk Jaki. To przez niego i przez jego kolesi kobiety w Polsce są prześladowane. Tak, to przez was są prześladowane. Jedną z nich jest Justyna Wydrzeńska, ukarana za pomaganie. Nikt mi nie wmówi, że ściganie za przekazanie tabletek dzień po jest normalne. Mieszkam tuż przy granicy z Czechami, 22 kilometry. Tam tabletki dzień po są dostępne nie tylko w aptece, ale i w drogerii. Mieszkanki Polski są zastraszone przez władzę. Dzietność spada przez politykę rządu PiS. Najwyższe wskaźniki urodzeń Francja i Czechy. Ponad 1,8 urodzeń na kobietę. Tam aborcja jest legalna. Polska daleko, daleko w tyle. Współczynnik 1,3. Unia musi interweniować, gdy państwo zawodzi. W moim raporcie o konwencji stambulskiej wzywamy do zapewnienia wsparcia organizacjom zajmującymi się prawami kobiet. Konwencja stambulska dla całej Unii jak najszybciej.